to acknowledge our very special guest today, Pani Aleksandra Bulak. As a young girl, she made the journey from Poland to Fahiatua that we are here to celebrate and remember. We invite Ms. Maria Krzypowska, representing the Fahiatua families in New Zealand, to present Pani Aleksandra with a token of our respect. Chcielibyśmy szczególnie teraz powitać specjalnego naszego gościa, Panią Aleksandrę Bulak, która jako mała dziewczynka uczestniczyła w podróży z Polski do Fahiatua, którą tu dzisiaj upamiętniamy. Podarunek znak naszego szacunku wręczy Pani Maria Krzypowska, przedstawicielka rodzin Fahiatua w Nowej Zelandii. Polecamy też Państwa uwadze wystawę, którą można obejrzeć przed budynkiem. Ja tak krótko chciałam Państwu powiedzieć, skąd się wzięło jakieś takie nasze przywiązanie. Nowa Zelandia stała się dla mnie ojczyzną. Dla tych, którzy wrócili, też wciąż jest. Jak obłożono amnestię, zaczął się ten egzodus taki. Polacy zaczęli dążyć na południe. I właściwie kilometrów przybywało, odległość od Polski rosła, myśmy się oddalali, ale dojrzeliśmy do kraju, do Polski. Najpierw na południe, a potem myśmy byli w grupie tej, która pojechała do Nowej Zelandii. Tam było najwięcej sierot, dzieci pogubionych też w czasie tego przejazdu przez Syberię na południe, czy z Kaukazu, czy z innych miast, okolic. I po prostu dzieci, które nie bardzo wiedziały, gdzie jadą, co je spotka, czy zobaczą rodziców te zgubione, a te, które widziały, że rodzice nie żyją, wiedziały, że nie mają domu, nie mają rodziców, gdzieś jadą. I przyjazd do Nowej Zelandii o tyle jakiś taki pozostał w naszej pamięci i stał się dla nas ważny, bo z nami wracali żołnierze z frontu, żołnierze nowozelandzcy. I w pierwszej kolejności oni wysiadali z okrętu. Przykleili tam, gdzie coś było widać, wciśnięci, patrzyliśmy na nabrzeże, jak wysiadają, jak radośnie są witani przez swoich bliskich, z tym, że tu wysiadali dorośli, a witały ich dzieci. Witały ich żony, witali ich bliscy. My gdzieś tam w podświadomości, nawet któryś z chłopaków kiedyś powiedział, to chyba nas będą też tak witać. Potrzebowaliśmy jakiejś takiej bliskości, powitania i potrzebowaliśmy się czuć bezpiecznie, coś czuć u siebie wreszcie. Wreszcie nie jechać do przodu. Czasami jak tobołki pakowane z jednego środka transportu na inny, żeby gdzieś dotrzeć. Nie bardzo wiedzieliśmy jak, kiedy, czy wrócimy do ojczyzny. Część wiedziała, że gdzieś tam wrócą do nich rodzice z frontu, że się spotkają, a część po prostu nie wiedziała, co je czeka. I ten obraz tych witających się rodzin nowozelandzkich tam na nabrzeżu pozostał w pamięci u wszystkich. To był jakiś taki radosny moment i jakby pokazanie, że wy też tu możecie zostać, będziecie u siebie. I chyba dlatego tyle osób zdecydowało się na to, żeby pozostać w Nowej Zelandii. Mimo tam prób wyjazdu, ja z żalem opuszczałam, tym bardziej, że zaopiekowała się mną pani, która mi matkowała tam, pani Mekanu. Mama mnie odnalazła i ja wracałam do swojej naturalnej matki i taka rozdarta między miłością do tamtego kraju, do tamtego miejsca, gdzie nareszcie było mi dobrze po jakimś takim bardzo długim okresie niepewności, wróciłam przypłynęłam do Gdyni i pierwsze spotkanie to zrujnowany Gdańsk. Ruiny Gdańska, mama mnie tam zaprowadziła, pokazała mi. Potem ruiny Warszawy i ten dom, który jakoś tam z czytanek, z opowiadań nauczycieli był
taki piękny, były złote szczepie, barwy, białe ściany domów i piękny Kraków, piękny kościół mariacki. Już tego nie widzieliśmy na znaczkach pocztowych, które dostawaliśmy, na listach tych, które dostawaliśmy z kraju, tam na tych markach były takie, pamiętam, brunatne albo takie zielonkawe w kolorze, te znaczki i ruiny, ale to nie daje obrazu dziecku. Tutaj dopiero zobaczyłam ruiny i zapewnienie matki, że kiedyś tu będzie tak jak w Nowej Zelandii, zobaczysz. Właściwie to nie bardzo potrafię powiedzieć, czy Nowa Zelandia to moja pierwsza ojczyzna, czy Polska, ale oba kraje zostały głęboko w sercu, pozostają głęboko w sercu. Jakoś tam spotkać w mniejszym czy szerszym gronie. Tutaj zresztą 50. rocznicę też zorganizowaliśmy dzięki profesorowi Stelmachowskiemu spotkanie. I pamiętamy i będziemy pamiętać. Enjoy.